No i cześć, witam wszystkich. Pojechały pszczółki, pojechały, wszystko zostało sprzedane, 16 uli pojechało z nowym nabywcą. Ja teraz będę miał czas na przeprojektowanie przyczepki, nic wielkiego tutaj nie będę robił, trzeciego rzędu jednak na tą chwilę nie będę dawał. Plany się troszeczkę zmieniły i w tym roku bardziej jednak uderzam w te odkłady, produkcję odkładów. Odkłady bardzo szybko się sprzedały. Wczoraj jeden tylko klient kupił 20. Później ktoś jeszcze kupił. Ja wczoraj sprzedałem 22 i tak po jednym. Jeszcze tam mam ogólnie, ale już walnąłem taką cenę bardzo mocno zaporową. No one dalej się... jeszcze dzisiaj jeszcze jeden się sprzedał za tą zaporową cenę, więc zobaczymy. Jeszcze tam kilka mam, ale to już dosłownie... nie wiem, z 3-5 musiałbym sprawdzić. No, ale tutaj... o czym myślę? Chcę tutaj dać taką listewkę, bo te ule w tej chwili są za głęboko. Na przykład jak tutaj jest ul, jest za głęboko i pszczoły nie mają... wylotek jest po prostu zasłonięty przez to. I ja jakby się chcę je podnieść. Widzicie, tutaj była próba takiego podniesienia. Ja tego nie robiłem, to kolega robił, ale była taka próba podniesienia. A więc ja po prostu walnę przez całą długość takie dwie beleczki. I te ule sobie na nich będą. Z tej strony środka na razie nie robimy. Jak wejdzie nam tutaj 16 uli, to jest wystarczająco dużo. To będą ule takie typowo, które będą jeździły. Parę uli będzie na każdej pasiece, bo będzie po kilka uli, które będą też oczywiście pracowały. A tak to zobaczmy, co się dzieje na pasiece. Jak te pszczółki. Patrzcie, jakie ładne. Coraz większe. Coraz lepiej wyglądają. Tak więc dobrze. No właśnie, wcześniej były te beleczki na tej przyczepce, no ale po to się bawić z takimi beleczkami, lepiej dać po jedną podłużną i tyle. Dzisiaj byłem tutaj, patrzyłem, jaki był ruch i powiem wam, że był bardzo duży ruch przy tym ulu. Zobaczmy. No tak, ale pełny ul. Pełny ul pszczółek. No uciekać. Pełny ul pszczoły, więc nie ma się co dziwić. Tutaj gdzieś mam, chyba tutaj, już nie wiem, sam się pogubiłem tak naprawdę. Mam ul, który właśnie muszę zakarmiać. To zobaczymy. Tak, to jest ten ulik. Dostał taki kawał ciasta. Ciasto to jest naprawdę zbawienie. Dostały kawał ciasta, no i tak sobie na tym cieście będą leciały do pierwszego nektaru. Znaczy, no chyba nie, może im nie starczyć, bo to jest chyba, jeśli nie mylę, to jest 2 kilo. Tu jest też piękna rodzinka, widzicie? Oni zaczynają się już rodzinki powoli wyrabiać. Tak więc powinna być siła niedługo. Kurczę, patrzcie, co tam jest. Dziurka, widzicie? Nie domknąłem daszka i pszczółki sobie w taki sposób poradziły. Muszę to zaraz ogarnąć, ale musiałbym się ubrać, bo tak jestem ubrany, wiecie. Byle jak. A tutaj strażniczki. To taki agresywniejszy ul. Więc tak jak mówiłem, plany na ten rok troszeczkę się zmieniły. To znaczy ja wam cały czas mówiłem, że będzie prowadzona produkcja odkładów, ale nie wiedziałem też w jakiej skali. Nie wiedziałem po prostu w jaki sposób, jak dużo będę mógł je sprzedawać tutaj. Wyprzedałem się praktycznie w ciągu, nie wiem, tam chyba 2 tygodni od wystawienia. Zapytań było mnóstwo, klientów też. No i wczorajszy klient jakby przechylił szale, że no wierzcie, to jest też nie jest jakieś tam dobre zbadanie, no bo jeden klient kupił 20. Ogólnie sprzedaliśmy na tą chwilę chyba 34 odkłady już, tak więc bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo moim zdaniem. Ile kosztują odkłady w Anglii, pewnie zapytacie. Wiecie co? Kosztują bardzo dużo. Ale ja ich tak drogo jak nie sprzedawałem, także też pewnie to będzie bardzo ważne tutaj w braniu pod uwagę tego wszystkiego.
konkurenci sprzedają to po około 350 funtów, czyli jakieś 1700-1800 zł za jeden odkład. I te odkłady są sześcioramkowe w takim styropianowym uliku. W przyszłym tygodniu przyjadą do mnie bardzo ważne rzeczy, przyjadą do mnie kolejne rzeczy. Ale to zaraz, może zaraz, bo ja to wszystko popierdzielę i się chuj dowiecie. Tak, tyle kosztują, tylko że oni sprzedają je w takim styropianowym uliku. Ten ulik kosztuje około 60 funtów, czyli 300 zł. No i tam jest 6 ramek, a nie 5. Są też konkurenci, którzy sprzedają za... którzy sprzedają 5-ramkowe, no i są niewiele tańsi, tam z 320 funtów wtedy wychodzi różnie. Ja, szczerze powiedziawszy, wystawiałem za... Mam tam dla kolegi z YouTube'a, no to tam on dostał niższą cenę po prostu za to, że mnie ogląda i chce przyjechać po pszczoły. Kurde, to czemu by nie, nie? To sprzedałem mu po prostu taniej. No ale ogólnie wystawiłem te odkłady najpierw za 180 funtów. Klient, który kupił ich 20, dostał tam zniżkę na 160. Ja myślę, że cały czas spoko cena, bo tak naprawdę robienie odkładów jest moim zdaniem bardzo, ale to bardzo proste. I o ile macie dobrą matkę i robicie je wystarczająco wcześnie, tak naprawdę, no to kurde, to naprawdę jest prościzna. No. Nie musicie ich jakoś mocno przeglądać, aby tylko miały co jeść, aby były wyleczone. I niech sobie dochodzą. Najlepiej robić takie słabe odkłady wiosenne w maju, jedno-dwuramkowe. Niech se dochodzą i dochodzą, chociaż one za szybko jeszcze i tak dojdą i będziecie musieli robić przeglądy. No ale tak, sprzedało się ich całkiem sporo. Więc jakby ja już tutaj dla siebie nawet, jakby teraz miał jakieś upadki, nic nie wskazuje, że już żebym miał jakoś tam dużo więcej upadków. Jeszcze jedną pasiekę mam taką niesprawdzoną. To też nie są jakoś super sprawdzone, przepraszam. Nie są super sprawdzone, więc nie wiadomo, może się różnie okazać. Ale jeszcze ma taką jedną pasiekę z 5 ulami i ona zostanie niedługo sprawdzona już w ten weekend. Tak więc się troszeczkę dowiemy o tym, co tam się dzieje. Gdzieś sobie tutaj przysypniemy. Dowiemy się, co tam się dzieje. No i jeżeli te 5 uli też przyzmywało, to spoko. Plan jest taki, żeby już tam gdzieś, nie wiem, może w kwietniu. Zależy od pogody tak naprawdę wszystko, bo może być tak, że nawet na koniec marca, chociaż akurat w to wątpię. Będziemy robić pierwsze odkłady z kupionymi matkami unasiennionymi. Matki w Anglii kosztują całkiem sporo kasy, chyba od 39 funtów, czyli 200 zł kosztuje unasienniona matka. One są, skąd one są? Z Włoszech chyba przywożone, bakwasty, tutaj do Anglii importowane. Po prostu najwcześniej tak się da można dostać tutaj matki, jakoś tam w pierwszych tygodniach kwietnia można je dostać. No i to też jest jakaś opcja. One trochę kosztują, więc troszeczkę mniej zarobicie na tym odkładzie. A jednak ale zarobek też jest ważny. No przecież te pszczoły też, no nikt nie trzyma tylu uli dlatego, żeby mieć hobby, tylko hobby to też jest, nie? Ale w którymś momencie po prostu trzeba też zacząć liczyć jakieś zyski z tych pszczół. No i właśnie ja myślę, że zbadanie rynku dało mi dosyć dużą odpowiedź. Ja też będę teraz już w ofercie od razu wystawiał, będę odkłady letnie. Moi konkurenci, wyobraźcie sobie, że odkłady te przezimowane, oni mają takie, wiecie, już można u nich zamawiać dużo wcześniej, już można u nich chyba zamawiać od zeszłego roku, ale w styczniu byli wyprzedani z odkładów przezimowanych i na tą chwilę są już wyprzedani z odkładów tych letnich, których jeszcze nie zrobili, wiecie. Już są całkowicie wyprzedani. Nie wiem, jakie są to liczby, ale są to pewnie dosyć duże liczby. I tak to wygląda tutaj w Anglii. Naprawdę panuje jakby brak pszczół, brak tych rodzin pszczelich i ludzie naprawdę kupują. Ludzie często mają pszczoły 2-3 lata, waroza im je zjada i kupują od nowa. Chociaż już są coraz lepiej doedukowani. Ale tak to często właśnie bywa, jakieś nieprzezimowania i tak dalej. Tam, gdzie ktoś kupił ode mnie te 20 uli, to jest, zakładam, że jest to pszczelarz, który miał jakieś większe straty lub jakiś pszczelarz, który po prostu chce się troszeczkę bardziej rozwinąć. A kupno takich odkładów za dobrą cenę spowoduje to, że te odkłady mu tego w tym roku jeszcze spokojnie tą kasę mogą tam gdzieś, kurde, oddać, nie? Bo pomyślcie sobie, kupujecie 20 odkładów, one wam jeszcze jakiś miód przyniosą. Spokojnie.
No i możecie z tego zrobić jakieś odkłady, więc to jest jakiś tam potencjał. Ale tak, pierwsze matki zostaną kupione, a później zacznie się już taka mocna produkcja odkładzików z moich matek. Ale wystrzeliła na mnie. Ruszy taka mocna produkcja odkładzików. Leć sobie. I wtedy zobaczymy. Odkładzików, matek. Oczywiście cały proces zobaczycie u mnie na kanale. Będzie sporo zabawy. Naprawdę w tym roku powinno być naprawdę sporo do zobaczenia u mnie na kanale. Tak więc zapraszam do subskrypcji. Przerabianie przyczepki. Ja myślę, że to nie będzie nic fascynującego, no bo tylko małe poprawki. Jakby nie mogę skoncentrować się za mocno na tej przyczepce, żeby po prostu mam ją zrobić tak, żeby było ułatwione wszystko, bo na niej będą założone. Na niej będą założone właśnie, tak jak to mówiłem, te beleczki i na niej będą założone poławiacze pyłku. I to, przez to, że będą założone poławiacze pyłku, no to wiadomo, one coś tam nazbierają. Tutaj chcę jeszcze taką dechę dać z przodu, żeby wszystkie przed przewiezieniem tych uli, wszystkie ule móc zamknąć jakby za jednym zamachem lub coś w tym sensie. Może tą deskę na pół, bo to jest dosyć długie, przetnę. Zobaczę jeszcze, jak to zrobię, ale żeby zamknąć wylotki wszystkim ulom z tej strony, później wszystkim ulom z tej strony. Tak to sobie obgadaliśmy, bo taki miał też Andrzej wcześniej plan, no to jakby mi przekazał swój plan i ten plan jest faktycznie bardzo dobry, bo wcześniej przewiezienie przyczepki zajmowało mu około godziny, czyli spięcie wszystkich uli z pasami, no i plus później przykręcenie tych na wylotki tych desek zajmowało mu po prostu długo. Mi to jeszcze dłużej zajęło przed sprzedażą tych uli. Ale on to już robił parę razy, a ja po prostu muszę to sobie usprawnić, żeby praktycznie, no, tej pracy, żeby ta przyczepa była gotowa tak prawie, wiecie, bez, no, pół godziny, żeby jechała, no, nie później. Po prostu podjeżdżam, podczepiam i tak naprawdę zamykam wylotki, no i tutaj z pasami muszę coś wymyślić, coś prostego, zobaczyć, co będzie mi się najlepiej sprawdzało i tak po prostu pójdę w tą stronę. Ogarnięcie przyczepki, no a później co? Ogarnięcie ulików odkładowych. Ja już mam tam z Kacprem dogadane pierwsze 100 uli odkładowych. One przyjadą do mnie w takim flatpaku. Ja sobie będę je później skręcał. Czyli będziemy sobie siedzieć przed kamerą, gadać, może jakiegoś live'a zrobimy, a ja sobie będę z nimi leciał i będziemy sobie je skręcać. I będziemy skręcać, wiecie, nie od razu jakąś wielką ilość, ale powiedzmy 20, 30... i później zrobimy odkłady i z powrotem wracamy na pasiek. Tak więc tak to będzie wyglądało. Zobaczmy tutaj, to była mała taka rodzinka, pamiętacie, aktywna. No i ta jest akurat dalej mała, wam powiem. Je się już by przydało podkarmić. Karma mi jedzie już tyle czasu, że zaraz się wkurzę. To jest bardzo ładna rodzinka. To też był, odkładzik. To był odkładzik. Tak więc będziemy sobie na live'ach tam gdzieś skręcać te ule, będziemy jakieś filmy z tego robić, coś tam będzie się działo, będzie troszeczkę więcej kontentu pszczelego, nie ma co ukrywać, bo moje lato będzie po prostu przez te pszczoły pochłonięte. Tak więc no możliwe, że będzie co oglądać na moim kanale i będzie się troszeczkę wyróżniało od innych. No bo wiecie, to będzie troszeczkę inny kawałek. Samo to, że jestem tutaj w Anglii, to troszeczkę te pszczelarzenie wygląda inaczej. A jeszcze taki troszeczkę inny, może mam model biznesowy niż wszyscy inni. I na miód będę nastawiony oczywiście, bo wiecie, to tak jest, żeby... Mam to tak nastawione, mam to tak przygotowane w głowie, żeby jakąś tam część dochodu stanowiły odkłady, które sprzedają się głównie właśnie teraz, w luty, marzec, kwiecień i później odkłady letnie, maj, czerwiec, pewnie jeszcze lipiec i sierpień. Coś się sprzeda, takie już wiecie, te letnie, no to one też są troszeczkę tańsze. I też bym chciał spróbować wyprodukować swoich troszeczkę matek. Poluję tam na jakieś F0-ówki. Wszystko, żeby wszystko miało ręce i nogi, muszę kupić kilka matek takich F0, zarodowych, rozpłodowych, nie wiem jak to tam się mówi, ale właśnie no, właśnie takich matek muszę kupić z 2-3, myślałem, nie sztucznie
inseminowanych, tylko normalnie, naturalnie, gdzieś na wyspach, gdzieś z Niemiec, coś takiego szukam. Teraz w jaki sposób, pewnie sobie myślicie, ja zamierzam zrobić tyle odkładów. Właśnie, bo jeszcze nie powiedziałem ile. Lecimy najpierw po 300. 300 odkładów, a powiedziałem ile, już nie pamiętam. Zamulony jestem dzisiaj, taki dzień miałem pracy, poniedziałek i w ogóle pogoda taka, jaką widzicie. Jutro bardzo ciepło, 13, więc pewnie na pasiece będzie coś się działo, więc pewnie tutaj przyjdziemy i coś nagramy. Ale tak, 300 odkładów, czyli tak, zamawiamy od Kacpra 100 odkładówek, ja mam około swoich, będę miał na tą chwilę chyba 60 czy 70, chyba 70. Andrzej zamierza mi jeszcze tam sprzedać jakby swoje odkładówki, więc one przyjadą chyba w przyszłą niedzielę. Ich chyba ma około 8, no to tak już będzie blisko tego. I zrobi się praktycznie 200 odkładów, no i później myślę, że jeszcze domówię od Kacpra więcej. Najpierw muszę zobaczyć, jak będzie to wychodziło, będę robił, mówię, odkłady jednoramkowe. Na początku z unasienioną matką, później będę unasienniał kupioną unasienioną matkę, później będę unasienniał swoje matki. Tak więc powinno to iść w miarę dobrze, w siłę, w pełną siłę do końca lipca, żeby było wszystkie odkładówki, żeby były zapełnione. I wtedy powinno to naprawdę mieć ręce i nogi, ale okaże się to w praniu. Tak więc zostańcie ze mną na kanale, pewnie będzie co oglądać. I co jeszcze, w jaki sposób ja chcę osiągnąć to, że będziemy robić tyle odkładów? Powiem Wam, że to nie jest duży problem, bo mam zamiar już niedługo wybrać ule, które jadą na pożytek i jadą na przyczepę. Mam zamiar wybrać ule, z których będę pozyskiwał po prostu odkłady. Te ule, tak jak tutaj widzicie ul, założę na niego, o tutaj już Wam pokażę, tutaj taki ul nawet stoi, więc na jego przykładzie będzie najprościej. Na takim ulu po prostu założę na niego dwa gniazda, one będą dobrze karmione. Oczywiście ta rodzina też musi się wyróżniać, matka musi dobrze czerwić, musi mieć po prostu temperament taki, że będzie niosła jajka faktycznie na tych dwóch korpusach, że tej pszczoły faktycznie zapełni te dwa korpusy. No i wtedy taki ul zostanie wybrany, no i po prostu z nich, do nich będziemy później podchodzić i będziemy zabierać po prostu po ramce lub po dwie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że nawet jakbyśmy zabierali po dwie, no to spoko, bo jesteśmy z takiego jednego ula 10 odkładów zrobić. No i takie odkłady do końca. Jakbyście zrobili na początku kwietnia. Na początku kwietnia to trochę może za wcześnie odkład. Ale może, no zobaczymy, jak będzie pogoda wyglądała. Ale myślę, że kiedybyście tego nie zrobili, to gdzieś nawet na początku maja, to na koniec maja to już będzie całkiem pokaźny odkład, a w czerwcu w którymś momencie możecie taki odkład spokojnie na pół przewalić. Więc my pewnie takich uli, z których będziemy robić odkłady, wybierzemy sobie z 20. No i teraz każdy ul da nam odkład. Plus jeszcze, co? Będziemy mieć ule, które będą nawet odkłady, ale też będziemy mieć ule te, które są na pożytku. I one oczywiście będą jako zabieg przeciwrojowy, będą po prostu zabierane co jakiś czas jakieś ramki z pszczołą. Po jednej ramce czy coś. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Będziemy robić różne zabiegi antyrojowe, no to pewnie będzie to głównym zabiegiem, żeby właśnie pozyskać troszkę odkładów. No odkłady to super sprawa, bo co? Rotacja ramek. Macie cały czas świeże ramki. Jak tyle odkładów ode mnie wyjedzie, to ja nie będę miał ani jednej ramki, która jest starsza niż 2 lata. Oczywiście wszystko musi jeszcze się udać. Ale tak, no muszą właśnie... Rotacja ramek. Wszystko świeże. Matki zawsze wymienione. Tylko się cieszyć tak naprawdę, więc taki jest mój plan. Zobaczymy, jak to będzie szło. Mówię, w niedzielę przyszło... Przyjedzie do mnie kilka odkładówek, przyjedzie do mnie troszeczkę takich narzędzi nowych pszczelarskich. Tam, że ja jeszcze kupuję od gościa, którego kupiłem przyczepkę. Nie wiadomo, co jeszcze od niego kupię, bo ma tam kilka takich rzeczy. Ja się zastanawiam cały czas, bo nie chcę jakby wydać bardzo dużo pieniędzy. Nie chciałem w tym roku już mocno inwestować. Bardziej chcę troszeczkę zacząć z tych pszczół zarabiać, bo ten rok miał być tym rokiem zero. I może być tak naprawdę. Blisko będzie. Może nie będzie daleko. Pamiętajmy, że wydaliśmy na ten biznes bardzo dużo pieniędzy. Jak oglądaliście odcinek, jak to wiecie, jeżeli nie, to zajrzyjcie sobie na kanał. Całkiem dużo kosztowały te pszczoły. Założenie tego wszystkiego, kupienie. Teraz jeszcze doszła przyczepka, no ale to jest taki zakup, który myślę, że zwróci się z pierwszym wyjazdem tak naprawdę. A na pewno po pierwszym sezonie to jakby cena tej przyczepki zniknie. No i myślę, że odkłady matki i gdzieś tam miód
trzy takie rzeczy z pasieki. Dziś jakieś tam wyroby propolisowe, pyłek. Jeszcze do tego dochodzi. Jest troszeczkę tego. Ja też sprzedaję te całe ramki z miodem. Jak to tak rozdrobnie, to myślę, że będzie z tego, wyjdzie z tego biznes, z którego będzie można się spokojnie utrzymać. Ale czy tak będzie, to czas pokaże. Dobra, co, ja będę się z Wami żegnał. Dzisiaj tylko tak trochę pogadaliśmy. Powiedziałem, jakie są plany. Więc takie są plany. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.